Szczęść Boże. Kowal zawinił cygana po Takie jest stare polskie przysłowie, które w naszych czasach, w tych dniach, właśnie nabrało ponurej dosłowności. Cygan, pseudonim artystyczno-medialno-sportowy, utalentowanego, niegdyś niezmiernie wybitnego boksera Dawida. Kosteckiego, który, jak to mówią, porządni ludzie, źle skończył. Zadał się z pół, potem ćwierć świadkiem, trafił do więzienia, no a z tego więzienia. Na tamten świat. I byłaby to w sumie może nawet i pożyteczna, służąca kształceniu dzieci, przestrogom, żeby nie schodziły na złe ścieżki historia. Gdyby nie to, że tu w tle pojawia się wielka polityka wielka jak na powiedzmy sobie taką tam lekko pośrednią skalę polityki postperelowskiej regionalnej, żeby nie powiedzieć prowincjonalnej. Rzecz bowiem dzieje się na Podkarpaciu układ podkarpacki, majaczy w tle, już nawet nie majaczy, ma całkiem ostre kontury. Dawid Kostecki, świeć panie nad jego duszą, ów cygan, trafił do więzienia za czerpanie korzyści z nierządu zdaje się, że osobiście tych korzyści tam się zbyt wiele nie naczerpał służył natomiast swoim pewnie mocnym ciosem większym od niego gangsterom niejakim braciom Rysicz bracia Rysicz rodem z Ukrainy stali się założyci założycielami właścicielami im Imperium imperium całego systemu przybytków rozkoszy ziemskich Burdeli mówiąc z polskiego na nasze na podkarpaciu właśnie i szerzej, bo, bo podobno z jednej strony aż do Tarnowa, a z drugiej aż do białego stoku sięgają ich interesy. Bracia czy przybyli na podkarpacie jeszcze w latach 90. Tak się tam chwacko, gracko spisali, uwinęli, że oto zostali lokalnymi braćmi, czy też może nawet ojcami chrzestnymi. Kiedy na Podkarpaciu wiosną tego roku prowadziłem kampanię wyborczą. Pozdrawiam wszystkich wówczas tam napotkanych, oficjalnych i nieoficjalnych, życzliwych informatorów. Bracia Rysicz, jak mi opisywano, do dzisiaj zainteresowania kontynuują swoje młodzieńcze zainteresowania sportowe, a to jest strzelectwo i spadochroniarstwo opowiadali mi świadkowie o spadochronie na indywidualne zamówienie, na. Amiare. szytym dla jednego z braci Rysicz spadochron czerwony z sierpem i młotem żółtym. Bracia Rysicz wobec znajomych, chociaż niekoniecznie bliskich, nie taili, a nawet chętnie chwalili się tym, że zaprawę sportową i bojową odebrali ni mniej, ni więcej w specnazie jeszcze sowieckim. Na Ukrainie. Właśnie. I otóż, I otóż z takimi ludźmi zadał się nieszczęsny Dawid Kostecki. Nieszczęsny, bo jak donoszą, targnąwszy się na własne życie w więzieniu, w którym, w którym siedział od bodajże 16 roku, więc już kawał czasu, nie wstał nawet z łóżka. Leżąc w łóżku we własnej, no nie własnej, na koszt państwa utrzymywanej celi, leżąc w łóżku, odebrał sobie życie przez, jak to mówią medycy, sądowi, przez zadzierzgnięcie, to jest powieszenie. Szanowni Państwo, moment to stosowny, żeby przypomnieć długą serię dokonań tak zwanego seryjnego samobójcy, którego istnienie, którego działalność dotarła do opinii publicznej. W, 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 dla jednych, pozostając na poziomie, Miejskiej legendy dla innych, dla innych, stanowiąc najpoważniejsze memento i doping do, do politycznego działania, które ostatecznie doprowadziło do tak zwanej dobrej zmiany Rzeczypospolitej. Przypomnijmy, że nie jeden ze wspierających dobrą zmianę, to jest, to jest układ władzy, który szedł po te władze w roku 2015 otóż nie jeden z sympatyków wyborców liczył właśnie na to, że seryjny samobójca zostanie zostanie ujęty. No i, i cóż, jego postać, jego, jego portret pamięciowy nabierze ścisłości i może nawet dowiemy się, kto zacz, kto to taki Jacy jego. Czy jej, czy ich mocodawcy? Nic takiego się nie wydarzyło. Pamiętacie Państwo tę długą serię nazwisk ludzi, którzy z całą pewnością mieliby coś istotnego do powiedzenia na temat zamachu warszawsko-smoleńskiego w kwietniu 2010 roku? Ministrowie, inżynierowie, ba, politycy, nawet jeden wicepremier. Po dojściu do władzy dobra zmiana nie zająknęła się już słowem na te tematy. Nikt o życie powieszonych, porażonych prądem, porąbanych, pociętych na kawałki, świadków historii. Nikt się już nie upomina, w każdym razie nie na szczeblu rządowym. Czas upomnieć się. Czas upomnieć się, skoro seryjny samobójca, wszystko na to wskazuje, wraca. Może nigdy, może nigdy nie złożył rezygnacji, może nigdy nie stracił tego etatu, może każdy reżim potrzebuje Potrzebuje tego typu wiernych, bynajmniej niemiernych, działających gdzieś tam w tle, na zapleczu. Podwykonawców od mokrej roboty. Czas upomnieć się, no cóż, na przykład o, o świętej pamięci Andrzeja lepera, który święty za życia nie, pewnie nie był, ale z całą pewnością, jak go znaliśmy, jako osobę publiczną przynajmniej, nie, nie był typem człowieka, który targnąłby się na własne życie wobec jakichkolwiek problemów. To, to był przecież człowiek, który jak miał jakieś problemy, to, to, to szedł na pobliski dworzec i wysypywał parędziesiąt ton zboża na, na peron. W ten sposób rozwiązywał swoje problemy człowiek imponująco rzutki. To tylko jeden z przykładów, być może szczególnie prominentny, ale dlaczego, <coughs> dlaczego wracam do tajemniczego, niewyjaśnionego zgonu Andrzeja Lepera? No dlatego, że jak teraz po zgonie Cygana Kosteckiego, tak i wtedy natychmiast na mieście pojawiły się rozmaite treści, ba nawet film fabularny powstał z takim wątkiem, jak to, jak to ludzie postperelowskiej, postsowieckiej, Zielonej wojskowej bezpieki. Rozprawiają się z politykiem do złudzenia, przypominającym właśnie przedwcześnie, a gwałtownie pozbawionego życia Andrzeja Lepera. Cygan Kostecki, no, Żaden z niego premier, to nie była ani postać, ani, ani pewnie głowa ministerialna, a jednak postaci polityków z pierwszych stron gazet, gazet z pierwszych rzędów. W parlamencie pojawiają się w tle, bo przecież do imperium braci Rysicz, tego imperium rozkoszy, na Podkarpaciu zawitał był w swoim czasie, może raz, a może nie raz, y, człowiek do złudzenia przypominający marszałka Sejmu Kuchcińskiego, z czego na początku tego roku naród miał sporą ciechy, kiedy pisano o, o marszałku Kuchcińskim jako specjaliście od y, y, Stosun polsko-ukraińskich, co miało się przejawić w jego w jego w Wyczerpujących znamiona przestępstwa bliskich kontaktach z jakąś nieletnią, a urodziwą przedstawicielką sąsiedniej nacji, marszałek Kuchciński rzecz jasna dementował, Ba groził procesem, Ba nawet podobno złożył jakiś pozew. No, kłopot tylko taki, że wiosną tego roku zeznający przed Komisją Sejmową funkcjonariusz. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zdaje się. Jak nie biura, to, to jakiejś innej trzyliterowej służby. Pamiętam, że imieniem Wojciech z inicjałem J, tak, trafił do gazet ten funkcjonariusz. Otóż przed Komisją Sejmową zeznał on, stwierdził, że oglądał taśmy, że oglądał taśmy nagrania na których rozpoznał był właśnie marszałka Kuchcińskiego. No cóż, słowo przeciw słowu. Wprawdzie dzisiaj słowo marszałka Kuchcińskiego ma coraz słabszy standing, coraz gorszą pozycję rynkową, coraz mniej to słowo waży, zwłaszcza potem jak pan marszałek zarzekał się, że nic podobnego, że z tymi samolotami to nie tak, nie tak, jak się państwu zdaje. No ale, ale cóż, wiarygodność pana marszałka na Podkarpaciu i, i w ogóle szerzej w Polsce w środowiskach opozycji wywodzącej się z dawnych komun hipisowskich, marszałka zwanego pod pseudonimem z dawnych młodych lat Penelopa bodajże. To słowo waży coraz mniej, ale funkcjonalnie. Wojciech J został przecież jeszcze wiosną medialnie spozycjonowany jako wariat. Jako wariat, ktoś tam inny ze służb przypomniał, że mianowicie ten pan Wojciech podobno leczył się psychiatrycznie, więc, więc pewnie. Ubzdurał sobie jedno, drugie i trzecie. Ubzdurał sobie, że widział marszałka. Ubzdurał sobie, że oglądał jakiekolwiek taśmy. No i już na pewno sobie ubzdurał, że te taśmy e, pochodziły z e, nagrań produkcji rysi, i Przyjaciele w podkarpackich burdelach. E, szanowni Państwo, może jedno z drugimi i z trzecim ma jednak coś wspólnego. E, może marszałek Kuchciński jest Teraz, jakby to powiedzieć, wyprowadzamy ze sceny politycznej w wersji light. Może cała ta afera z lotami, z rodzinnym biurem podróży Marszałka Kuchcińskiego, może to jest łagodny dla niego wymiar kary. Może to w gruncie rzeczy jest dobry pretekst, żeby go teraz szybko upłynnić, zdjąć z horyzontu, na którym widoczny pozostaje dla opinii publicznej, po to, żeby go potem nie daj Boże, nie daj Boże, życzę najlepszego zdrowia i długich lat panu marszałkowi, ale żebyśmy go potem nie widzieli wyprowadzanego na jakimś katafalku. No bo, bo wprawdzie może się zdawać komuś, że od, od upadłego boksera Trzygana do, do marszałka Penelopy lata świetlne, droga daleka, i, i co spotyka niebacznych młodzieńców, którzy że się zaangażują w proceder ochr ochroniarski w, w przybytkach podejrzanej proweniencji, to nie może spotkać marszałka. No ale, ale pamiętajmy, Pamiętajmy o losie Andrzeja Lepera. W trzeciej RP, w Rzeczpospolitej, trzeciej i pół wszystko jest możliwe, a ja rzecz jasna marzyłbym o tym, żeby zaszła na naszej scenie politycznej zmiana realna na tyle znacząca, żeby sprawy te mogły przestać być przedmiotem Dywagacji, takich jak te, które tutaj niniejszym uprawiam, a żeby jednak solidnie odrobiły te lekcje, nasze służby trzyliterowe. Wiem, że są w tych służbach ludzie wierni. Przysięgę, którą składali przecież nie tym czy innym ministrom, marszałkom. Nikt tutaj nie przysięgał. Polec za marszałka Kuchcińskiego, przysięgali funkcjonariusze i oficerowie wierność Rzeczypospolitej. Ta wierność wymaga, żeby tego typu sprawy nie były zamiatane pod dywan. Wierzę w to, że, że jeszcze jeszcze wróci Polska do tych tematów. Dziękuję za uwagę z Panem Bogiem.